Serdecznie witam po poranku w kolejnym naszym Aceranku. Dzisiaj czytamy list do Hebrajczyków z rozdziału trzeciego, wersety od 12 do 19. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z Was złego, niewierzącego serca, które by odstąpiło od Boga żywego. Ale napominajcie. Siebie samych. Czytam z Biblii Warszawskiej i tu jest ewidentny błąd. Napisano tutaj jedni drugich, a powinno być siebie samych. Każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z Was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których chciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Bardzo często ten fragment, ludzie, którzy twierdzą, że zbawienie jest utracalne, przywołują i mówią: Proszę bardzo, tu jest kawa na ławę. Jeśli nie jesteś wierny Bogu, odpadasz, no to jesteś potępiony. Nie wiem, w jaki sposób ludzie czytają Biblię, ale jestem w stanie zrozumieć, że nie wszyscy są dojrzali duchowo i jestem w stanie zrozumieć, że wielu tych, którzy dzisiaj właśnie tak mówią, za kilka lat, jeśli dojrzeją w wierze Bóg im na to pozwoli, zrozumieją swój błąd. A co tu jest napisane? Najśmieszniejsze jest to, że dwunasty werset dokładnie wyjaśnia, o, o jakich ludziach jest tu mowa. Posłuchajcie, uważajcie bracia, abyście nie mieli złego, niewierzącego serca, które by odstąpiło od Boga żywego. A przecież tu jest wszystko napisane. Bracia, jakie macie serca? Jakie macie serca? Czy to są serca wiary, czy to są serca złe? Niewierzące, które odstępują od Boga Żywego. Ale ktoś powie: No, hola, hola, tu jest napisane bracia. No tak. Po pierwsze, wszyscy byli Żydami, a więc już w ten sposób byli braćmi. Te związki e, religijne wśród Żydów były bardzo mocne. Po drugie, nikt do końca nie wie, kto kim jest. Pszenica i konkol rosną razem, aż do pewnego czasu. Ktoś, kto wygląda na brata, może mieć, i na pewno są tacy ludzie, i na pewno jest ich wielu, mają serce złe, niewierzące, które nigdy tak naprawdę nie przystąpiło do żywego Boga, ale od samego początku było to serce, które odstępuje od Boga. Tu jest ładne greckie słowo apostazist, czyli apostazja, którą znamy w Polsce od pewnego czasu, jest modna odstąpienie od Kościoła katolickiego. Głównie o to chodzi apostazja. Tu jest dokładnie to. Kolejny werset mówi napominajcie, i już o tym mówiłem wcześniej, w Biblii Warszawskiej jest napisane jedni, drugi. Nie, w oryginalnym tekście greckim jest napominajcie siebie samych, każdego dnia, nieustannie, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Dwunasty werset mówi o ludziach, którzy mają złe, niewierzące serce i takich, którzy odstąpili od Boga. Dwunasty werset mówi już do ludzi, którzy są przy Bogu. I mówi do nich, każdego dnia napominajcie siebie. Każdego dnia. No, słowo napominać jest skomplikowanym słowem, to greckie, które zajęło w oryginale. Ale generalnie chodzi o to, żeby zwracać sobie uwagę, wskazując właściwe rozwiązania, tak by to należało przetłumaczyć. Więc każdego dnia zwracaj uwagę na to, co robisz, co myślisz, jak się zachowujesz, i patrząc do Biblii, znajduj właściwe rozwiązania, właściwe drogi, właściwe ścieżki, właściwe słowa, właściwe myśli i tak dopóty żyjesz, abyś nie popadł za twardiałość. Właśnie z powodu Oszustwa, oszustwa grzechu, jeśli nie będziesz sam siebie napominał, no to możesz doprowadzić swoje życie do upadku. Ale jest różnica pomiędzy tymi, którzy wierzą, a upadają, a tymi, którzy nigdy nie wierzyli. Jak ktoś nie widzi tej różnicy, no to trudno, to ja już tu nie pomogę. Czternasty werset mówi: Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. Dwunasty werset mówi o sercach, które odpadło od Boga żywego. Trzynaste mówi o tym, że ci, którzy mają jednak serce dla Boga, trwają w swojej wierze, mają tylko uważać, że żeby ich serca nie, doprowadzone, nie zostały doprowadzone do zatwardziałości, bowiem stali się współuczestnikami Chrystusa. Jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność. Jaką mieliśmy na początku. O, a jeśli nie zachowamy, to znaczy, że odpadliśmy, straciliśmy zbawienie. No ale to już jest nadinterpretacja, której tutaj nie znajdujemy. Co mówi nam ten fragment Słowa Bożego? Jeśli tylko aż do końca zachowamy, i tak dalej. Teraz połączmy całe zdanie. Staliśmy się współuczestnikami Chrystusa, jeśli aż do końca zachowamy. Nie wzruszenie ufność. Widzicie teraz, jak to brzmi? Nie jesteś współuczestnikiem Chrystusa, jeśli nie zachowujesz tej ufności, wiary. Ale jeśli jesteś współuczestnikiem Chrystusa, to ją zachowujesz. Tak, jak miałeś ją na początku, tak ona nieustannie trwa. Rozumiecie? Widzicie różnicę? Ona jest zasadnicza. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Nie postępujcie tak jak oni postępowali. A kto to byli ci, którzy tak postępowali? To byli ci, którzy usłyszeli, ale się zbuntowali. Oni wszyscy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Do kogo miał wstręt przez czterdzieści lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu po że nie wejdą do odpocznienia jego? Jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni, widzimy więc, że ci wszyscy ludzie nie mogli wejść do odpoczynia z powodu niewiary, a przenieśmy to na nasz grunt. Czy wszyscy, którzy przyszli na nabożeństwo, przyszli tam dlatego, że jest to nabożeństwo? No tak. Czy ktoś ich przymusił do tego? No nie. Ale czy wszyscy, którzy przyszli, zachowują swoją żywą wiarę? Czy wszyscy, którzy przyszli, mają serce, które Miłuje Boga, które chodzi w żywej wierze, a może niektórzy mają złe serce i już dawno odstąpili od Boga, a przyczyna, dla której przychodzą na nabożeństwa, no jest bliżej znana. Oczywiście, że tutaj możemy wejść do wielu innych fragmentów Biblii i na przykład przyjrzeć się ludziom, jakie wydają owoce. Już wiemy wiele na temat tych ludzi, którzy przychodzą na zgromadzenia, i naprawdę nie trudno jest się Yy, rozejrzeć pośród ludzi i zobaczyć, kto jakim życiem żyje. A Biblia mówi, jeśli żyjesz życiem pełnym grzechu, nigdy nie zobaczysz Królestwa Bożego. Ja nie wiem, na co ci ludzie liczą, żyjąc byle jak. No ja wiem, że oni wierzą swoim pastorom, którzy ich okłamują tak naprawdę. No ale kto im kazał wierzyć swoim pastorom? Wszystko należy sprawdzać. Wszystko należy sprawdzać. No ja wiem, że dziś jest kłopot, ponieważ jest sporo zboru, gdzie już Biblii nie przeczytasz, ponieważ jest ciemno na sali. Koniec. No ale jeszcze masz dom, gdzie pastor ci nie wyłączy światła. Możesz przeczytać w domu słowo Boże. I możesz skonfrontować kazanie ze słowem Bożym. Jeśli nie zgadza się, nie zgadza się raz, drugi, piąty, no to już nie mam po co tam chodzić do tego zboru. Po co tam będę chodził? Po to, żeby mnie ktoś zatruł. Przecież tu jest napisane, że moje serce może się wtedy zatwardzić z powodu oszustwa, w którym sam biorę udział. A wtedy możesz już płakać, ponieważ nigdzie nie wejdziesz do odpocznienia z powodu własnej niewiary. Ale zaraz, zaraz. Czy to właśnie nie odpadłeś od Boga? Nie. Cały problem polega na tym, że jak się prześledzi to, co przed chwilą mówiłem, to okaże się, że na samym początku ci ludzie nie byli zainteresowani Bogiem. Od samego początku. Oni byli zainteresowani nabożeństwem, relacjami z ludźmi, może byli zachwyceni kaznodzieją, ale nie słowem Bożym, czyli nie Bogiem. Czyli inaczej mówiąc, co oni zrobili? Odstąpili od Boga, dokonali apostazji, a wszystko, co działo się później, już nie miało żadnego znaczenia, ponieważ oni i tak już szli prostą drogą na zatracenie. Jeśli komuś się nie podoba to, co mówię. Bo naprawdę niewiele mnie to obchodzi, ale każdy może wziąć do ręki Biblię i może sprawdzić, co mówię. Każdy to może zrobić. I proszę mi tam nie pisać później w komentarzach takie górnolotne myśli przeczytaj sobie Biblię raz jeszcze. No i co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Wynika tego z tego, że nie masz żadnych argumentów. Nic. Zero argumentów. Jeśli ktoś chce postawić zarzut, to nie go sformułuje. Konkretnie. Obawiam się, że nie postawisz zalutów, ponieważ ja nie nauczam inaczej jak Biblia. Nie ośmieliłbym się. Nie po to Bóg mnie posłał, żebym ludziom mało opowiadał. Głoszę słowo Boże, tak jak jest napisane. A czy się to komuś podoba, czy nie, to już mnie nie interesuje. Ci, którzy są przez Pana Boga wybrani, oni usłyszą. I tak się ciągle dzieje. I ciągle tacy ludzie przychodzą do zboru, i ciągle, i ciągle nowych ludzi mamy u siebie. I oni mówią to samo. Naprawdę to jest zdumiewające. Trafiliśmy na wasze nauczania. Trafiliśmy i zrozumieliśmy wreszcie, że to jest prawdziwa Ewangelia. Czy nam nie opowiada nikt jakichś dziwnych rzeczy. Sprawdzaliśmy to z Biblią. Wszystko się zgadza. I jesteśmy. I chwała Bogu, i takich ludzi potrzebujemy i oczekujemy na takich ludzi. A inni, a inni niech sobie idą. Tam, gdzie się opowiada bajki. Bajki są bardzo fajne. Czasami czytam dzieciom bajki, bardzo się cieszą. No właśnie. Ludzie, którzy słuchają bajek, też się bardzo cieszą. Ale ten, ten śmiech, ta radość będzie dość krótko trwała. Hamel. Witam w aceranku! A wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa: lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.